Pani Marszałek, Wysoka Izbo, pojawiły się nowe dane. 4 miliardy to jest zysk za pierwszy kwartał PGNiG-u. Polacy zapłacili za to rachunkami o 600% wyższymi za gaz. Orlen 3 miliardy. Kto za to płaci? Polacy za to płacą. I codziennie tankując na stacjach benzynowych 7,30 za paliwo, myślą sobie o pałacykach Obajtka, o wynagrodzeniu Doroty Kani, o radach nadzorczych takich ludzi jak żona posła Sobolewskiego. Żerujecie na Polakach. Żerujecie na Polakach. Panie premierze, nie ma pana premiera. I proszę o przerwę, składam wniosek formalny o przerwę i proszę, żeby pan minister Jacek Sasin przygotował się i powiedział, jaki ma plan na to, żeby się podzielić tym żerem z Polakami. A za likwidację Lotosu wielu z was będzie siedzieć w więzieniu. Bardzo proszę.